Program Tomasz Hajto Challenge jest zainspirowany filmami na Łączy Nas Piłka oraz oczywiście komentarzem Tomasza Hajty. Nie ma na celu nikogo obrażać. Cześć, tutaj Hilpiter, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w nowej serii. Dzisiaj czas na Tomasz Hajto Challenge. Z gwiazdami w składzie, z Forzą, Baslerem, to naprawdę był Ratinho, jeszcze taki grał, nie wiem czy pamiętasz, w ataku. Od prawej strony był Wolf, Hajto, Bosacki, Bartek wtedy z nami grał, Wyblischhauser. Och, Schönberg, Wagner, Szefer, Ross, Ratinho, Siriako, Sforza, Marszal w ataku, Pavel Kuka. W ataku grał Janker, grał wtedy Halil Aldinto. Dzisiejszy inaugurujący odcinek to odcinek z gościem, który kiedyś uznawał się za jakąś tutaj encyklopedię futbolu, ale z tego zrezygnował. za anatomię całą. Kiedyś był, o właśnie, anatomia, no encyklopedia, anatomia, dobra, ale teraz się nazywa kinetyk, witam Cię bardzo. Cześć, witam bardzo serdecznie. Futa może jestem czasami anatomią, aczkolwiek z piłką nożną zobaczymy, jak sobie poradzę, bo to już jest zdecydowanie cięższy kawałek chleba. No tego nie powinieneś mówić, skoro nagrywasz futa. Wiem, ale ci... To źle o tobie świadczy. Dobra, jakoś sobie poradzimy. Tomasz Hajto Challenge, o co w tym wszystkim chodzi? Doskonale wiemy, jak Tomasz Hajto potrafi zaimponować wszystkim kibicom, którzy go adorują. Może wymienić naprawdę skład sprzed wielu, wielu lat, ale dzisiaj to nie Tomasz Hajto będzie wymieniał te składy, a właśnie mój gość. I ten program będzie polegał na tym, że będą oto takie właśnie zasady. W tym programie będą cztery kategorie. Finały Ligi Mistrzów, finały Mistrzostw Świata, finały Mistrzostw Europy oraz bardzo ważne mecze reprezentacji. W każdej z tych kategorii są dostępne spotkania. Mój gość losuje numerek jednego z nich, no i ma minutę na odpowiedź, ma minutę na wymienienie 11 nazwisk. I teraz jak przedstawia się punktacja, bo tutaj tak jest udogodnienie dla mojego gościa, że przed wyborem... Chociaż jedno. No, tak to jest. Przed wyborem numerku, przed wyborem potencjalnego składu do wytypowania, mój gość wybierze wagę każdej kategorii. Także jeżeli woli Ligę Mistrzów, to może stwierdzić, że woli najbardziej punktowane odpowiedzi właśnie za piłkarzy grających w Lidze Mistrzów. No i mamy takie punktacje. Najniższa waga, pół punktu za zawodnika, druga waga, punkt za zawodnika, trzecia waga, półtora punktu za zawodnika i najwyższa, najbardziej punktowana waga, dwa punkty za trafionego zawodnika. Także jeżeli tutaj kinetyk czuje się na siłach, załóżmy w finale Ligi Mistrzów, to może wytypować finał Ligi Mistrzów i na przykład za wytypowanie jednego z piłkarzy grających w tym finale otrzyma już dwa punkty, a potem wszystko to sumujemy i otrzymamy jeden wielki wynik. Zrozumiałeś, kolego? Radę. Oczywiście, mam nadzieję, że zrozumiałem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zaznaczmy, że po prostu jeżeli źle coś powiem, to z szacunku dla pana Tomasza Hajty, żeby go jeszcze po prostu nie zastępować w tej roli. To tylko dla miejmy, miejmy nadzieję, że dzisiaj trafisz z truskawką na torcie. Na torcie, dokładnie. Dobra. Na korcie. Czyli zaczynamy od kategorii. Więc mamy właśnie te cztery kategorie. Finały Ligi Mistrzów, finały Mistrzostw Świata, finały Mistrzostw Europy i ważne mecze reprezentacji. Podejmij po kolei od najniższej wagi do najwyższej. Zrobimy najmniejsza to ważne mecze reprezentacji. To jest za pół punktu. I teraz tu się zastanawiam, czy Mistrzostwa Europy, czy finały Ligi Mistrzów, bo ze składami klubowymi to jest tak, że to się cały czas zmienia. Ale dobra, zaryzykujmy, że finał Mistrzostw Europy za jeden, teraz za jeden, tak? Tak, za jeden. Dobra, punkt za, za półtora finał Ligi Mistrzów i finał Mistrzostw Świata spróbujemy za i dwa. Mundiale. Zobaczymy, czy grande finale Le Mundiale. Liczę, że wylosuję tu coś tak, żebyśmy się nie cofali
za 2010 rok, ale tak, zobaczymy. Tak, do epoki kamienia łupanego, tak. Mam nadzieję, że tak. Szczęście w losowaniu teraz. Miejmy nadzieję, że będziesz miał szczęście, że trafisz taką drużynę, którą będziesz mógł jak najlepiej wytypować. Więc okej. Czyli od najcięższego lecimy, czy od. Nie, od najłatwiejszego, znaczy od najmniej punktowanego. Okej, czyli od najcięższego dla mnie, jakby nie patrzeć. Ale dobra, o to chodzi. Najcięższe dla ciebie, ale moim zdaniem, jak dobrze trafisz, to nie będziesz takie ciężkie. Okej, mecze reprezentacji poproszę. Numerek od 1 do 8, tak? Od 1 do 8, numer 1. Dobra. 3. 3. No i proszę ciebie, tutaj trafiłeś na mecz Polska-Niemcy Euro 2016, więc tutaj trafiłeś w miarę nowy mecz, więc jest dobrze. Ale mam nadzieję, skład wymieniać. No jeżeli to są mecze reprezentacji Polski, to chodzi o Polaków. O Polskę, dobra. A, tak. Ważny mecz naszej reprezentacji, dobra. No tak, okay. No jakbyś wylosował na przykład mecz Polski, no nie wiem, z Kostaryku, to raczej o Kostarykę by ciebie nie pytał. Byłoby dosyć ciężko. Dobra, to ja bym nawet jednego nie powiedział, okej. Jesteś gotowy? Czekaj, dobra. Bo przygotowałem już stoper, masz minutę i za chwilę tylko powiedz, jesteś gotowy? Jestem gotowy. Okej. 3, 2, 1, poszło. Dobra, Fabiański chyba grał tam, Piszczek, Glik, Pazdan, Jędrzejczyk. W środku grał jeszcze chyba Krychowiak, Mączyński. Nie pamiętam trzeciego, lecę dalej, Lewandowski, Błaszczykowski. Grosicki i brakuje mi jednego środkowego pomocnika. Kto tam mógł... Ile mam czasu? Jeszcze masz 40 niecałe sekund, 35. Chwila. Mógł grać... Jeszcze jednego zawodnika. Tak, środkowy pomocnik. Teraz pytanie. Na Niemców mogliśmy... Powiedz mi, jak będę miał 10 sekund, dobra? Dobra. Wydaje mi się, że to mógł być Zieliński. Ale... Zieliński, czy to... No Linet na pewno nie grał. Jodłowiec? No nie, Jodłowiec zawsze... Dobra, Zieliński, nie wpadnę na nic ciekawego. Masz jeszcze 10 sekund, jak coś. Nie wpadnę, pewnie po prostu coś mi wyleci. Nie, dobra, Zieliński zostaje. Pewnie jest zły, ale niech będzie. I czas, koniec, stop. Nie trafiłeś jednego nazwiska, Zieliński. Bo tutaj chciałeś zagrać 4, 2, 3, 1, ale zapomniałeś o Miliku, bo tak chciałeś go wymienić. Grał jednak. Ale chciałeś go wymienić, ale nie do końca powiedziałeś, bo wtedy... Przeszedłeś na Lewandowskiego, więc 10 na 11 trafionych dla ciebie, więc... A tak, bo Milik przecież tam marnował to... Chyba no dobra, dobra, wiem, no okej, faktycznie. Więc trafiłeś 10 na... Formację sobie przestawiłem, ale tak, dobra, jest git. Więc 5 punktów dla ciebie za pierwsze tutaj, pierwszą kategorię reprezentacji, więc trafiliśmy całkiem nieźle, bo tylko pół punkta ci uciekło jak na razie z tego maksymalnego dorobku. Okej, teraz przed nami... kategoria finały Mistrzostw Europy. Poproszę ciebie o numer. Oj, finały Mistrzostw Europy, dobra. Tu będzie bardzo ciężko. Dobra, to w takim razie numerek 2. Zejdźmy sobie jeden niżej. Numer 2. I to jest, proszę ciebie, skład reprezentacji Hiszpanii z finału Mistrzostw Europy Polska-Ukraina, który tak, 2012. Dobra, wiesz co, ja wezmę sobie tylko kartkę, żebym sobie odliczał zawodników, których powiedziałem, dobra? Będę sobie kreseczki robił. Dobrze. Dobrze. Ja też przy okazji to robię. No, żebym po prostu się nie zapewnił. Bo wiem, że w Polsce to jeszcze było takie, że wiedziałem, formację sobie ustawiłem, natomiast z Hiszpanią będę po prostu strzelał sobie po kolei. Dobra, spróbujemy. Okej, okay. Gotowy? Tak. 3, 2, 1, czas, start. Dobra, Casillas, Puyol wydaje mi się, że jeszcze grał, obok Ramos, na lewej Alba. W środku pewnie grał Busquets, myślę, że mógł grać Silva, Pedro. Na napadzie raczej Villa, mówię Villa. I teraz tak, Iniesta. I teraz tak, brakuje mi tak jakby prawej obrony i prawej pomocy, jeżeli byśmy zagrali 4-3-3. Na prawej obronie, kurczę, Carvajal tylko mi się kojarzy, ale... Ale nie czuję, że... Nie widziałem chyba jego meczu nigdy w reprezentacji, ale mówię Carvajal. I prawa pomoc... Boże... Nie wiem, powiem Cesc Fabregas. Wiem, że on nie grał na prawej pomocy, ale może grał wtedy... Mam jeszcze czas? Masz jeszcze 15 sekund. Dobra. Na razie trafiłeś 7 nazwisk. Okej. Okay. Ale muszę kogoś wymienić, nie mogę po prostu powiedzieć sobie następnego. Nie, możesz wymieniać cały czas, 5 sekund dobra. Masz jeszcze. Koszta, Fabregas był... Munir. Dobra, już pewnie. Stop. Trafiłeś 7 nazwisk, więc jeżeli dobrze zaznaczyłem, to tak. Nie trafiłeś Xaviego,
No, nie powiedziałem go, bo... No, no tak, tak. Nie trafiłeś też Szabiego... Alonso. Alonso. Jeżeli dobrze mi się wydaje, to też Alvaro Arbeloa. Okej, okay, czyli on pewnie grał na prawej. Tak, tak, coś czułem, że ten Carvajal to tam nie pasuje. Ale nie jestem pewien, czy wymieniłeś Piqué. Nie, powiedziałem Ramosa, nie powiedziałem. No właśnie, czyli ta czwórka. Dobra. Piqué, Xavi, Xabi Alonso i Alvaro Arbeloa. Tu się pokręciłem, bo myślałem, że mogę powiedzieć tylko 11, a to... Dobra, okej. Okay. A czy możesz mówić ile chcesz, nie masz dobra, tutaj żadnych. Dobra, okej, okay, dobra, to już... Ale dobra, i ta... Dobra, okej, okay. jest... No dobra. Teraz, proszę Państwa, czas na finały Ligi Mistrzów. To jest punktacja, 1,5 punkta za zawodnika. I poproszę Ciebie po raz kolejny o jeden numer, od 1 do 8. Dobra, to w takim razie, skoro wtedy poszliśmy tak jakby o jeden w dół z tej trójki, to teraz sobie pójdę o jeden w górę i powiem 4. 4 kibice pewnej drużyny z Londynu pewnie byliby teraz dumni, zachwyceni. Pozdrawiam Jansona. Tak, i teraz proszę Ciebie finał Ligi Mistrzów. To jest finał z roku 2013. Bayern wtedy grał z Borussią, Bayern wygrał to spotkanie i poproszę Ciebie o 11 piłkarzy Bayernu. Bayernu, dobra. Gotowy? Czas. Lecimy. Czas start. Dobra, Neuer, Lam, Rafinha, bo nie wiem kto grał, Boateng, tak. Dobra, Alaba, Xabi tak Alonso, ale chyba jeszcze nie przeszedł, Toni Kroos mógł wtedy jeszcze grać. Nie grał wtedy jeszcze. Dobra. Już. Jeszcze Lewandowski, chyba. Müller. Lewandowski grał w drugiej drużynie. Boże, ja po prostu wymieniam teraz ten skład i mniej więcej. Dobra, Ribery, Robben na bank na skrzydłach. Czekaj, kto jeszcze grał? Boże, Bayernie, moja ulubiona drużyna, się zaciąłem najbardziej. Czekaj, Götze był. Powiem Götze, bo mogę, ale chyba jeszcze to była. Bo, no na pewno to masz była Borussia. 15 sekund jeszcze. Czekaj. Kto mógł grać jeszcze? Jeja, stara drużyna, teraz taki, taka młodzież. 5 sekund. Jago przeszedł później, no dobra, nie 3, przypomnę sobie. 2, pewnie z 5 trafiłem. Trafiłeś 6, bo trafiłeś no. Neuera, trafiłeś Lama, Boatenga, Alabę, Robena i... Czekaj, po kolei, bo nie wiem czy dobrze zaznaczyłem. Jest tak. Trafiłeś tak, Neuer, Lam, Boateng, Alaba. Mhm. Robben, powiedziałeś Ribery? Powiedziałem Robben i Ribery na skrzydłach. To na pewno. A powiedziałeś, Miller powiedziałeś? Powiedziałem Millera i Lewandowskiego, to też było razem. No i dobra, czyli trafiłeś w takim razie po raz kolejny się tym... A powiedz mi, kto tam był na środku obrony, bo nie mogę sobie... Dante. Dante, właśnie. Szukałem Dante. Tego jednego nazwiska, który byłem pewien, że jeszcze jestem w stanie znaleźć, ale... Grał Dante, w środku pomocy grał Javi Martinez ze Schweinsteigerem. O, Schweinsteiger grał... przecież. I na ataku grał Mario Mandzukic. Mandzukic, no. Jak mi powiedziałeś Lewandowskiego, to tak właśnie zacząłem myśleć, ale zapomniałem nazwisko Mandzukicia. Dobra, ale nie jest najgorzej. Bałem się, że będzie gorzej, ale teraz idziemy do tej kategorii, która powinna być najłatwiejsza, a się okaże najtrudniejsza. Finały Mistrzostw Świata, tak jest? Tak jest. Finały Mundiali. Poproszę Cię o numer. Dobra, to w takim razie 1. Jedynka i teraz na miejscu numer 1. Francuzi, rok 2006. Finał bardzo no, dla mnie nie. charakterystyczny z kilku względów. Nie dam rady. Zobaczymy, ile nazwisk trafisz, bo jest naprawdę. Wtedy Francja miała naprawdę plejadę gwiazd i jeżeli ktoś zna te legendy francuskie, to powinien kilka zobaczymy. Trafić. Dobra, to teraz okay, mam więc... inną zupełnie taktykę, bo nie będę w stanie w ogóle pozycjami strzelać. No ale dobra, możemy próbować. Okej. Okay. 3, 2, 1, czas, start. Dobra, Trezeguet, Zidane, Pires. Dalej mamy tak, Desailly, Patrick Vieira, Laurent Blanc, może być przecież... Blanc to wiesz co, to inna era chyba trochę. No, ja wiem, ale ja lecę ikonami z FIFA, jeżeli Maluda mógł grać. Sania? Chyba jest na tyle... Clichy jest aż tak stary? No dobra, Clichy powiemy, bo nie mam pomysłu. Clichy'ego nie było. Debussy może, ale to też mi się... Też mi się nie. Evra powinien chyba być. Poczekaj. Akurat go w tym meczu nie było. Brakuje mi na pewno jakoś... czekaj, kurde. Napastnicy, ofensywni... Anelka. Anelka nie było. Nie było? O kurde. A takie dwa bardzo ważne nazwiska i bramkarz też bardzo charakterystyczny. 10 sekund. Bramkarza sobie nie przypomnę w ogóle. Nie, pewnie
Nie wiem, poczekaj. No. Powiem ci, jedna ikona w ataku na pewno. I... Auri! Jest... No dobra, uznam to, trafiłeś sekundę po czasie, ale... Ale nie było stopy. Jak mi powiedziałeś ikona, to mi... Podpowiedziałem ci to trochę, uznajmy, że raz... Powiedz mi tego bramkarza, bo też czuję, że... Trafiłeś pięć nazwisk, trafiłeś Patryka Vieira, Malude, Zidana, Auriego i Saniola, bo wiem, że mówiłeś chyba Saniol. Mhm. I tak, i po kolei. W bramce był Fabian Barthez. A to nie, taki to był charakterystyczny, ale nie myślałem o nim zupełnie. W obronie był jeszcze Abidal. O tak. William Gallas oraz Lilian Thuram. W pomocy był Claude Makélélé. No i nie trafiłeś też Franka Ribery'ego. O nim nie pomyślałem w ogóle. Makélélé był do trafienia. Gallas może był do trafienia. Bramkarz na pewno by nie trafił. Mimo, że dosyć charakterystyczny, to zupełnie myślałem o innych. Nie wiem, bo wiesz, tam jeszcze byłem, tam kilku było. Gregory Coupé, tam no, było jeszcze... Właśnie. Tam jeszcze kilku innych było, takich francuskich bramkarzy. Widzisz, i to, co teoretycznie powinno być najłatwiejsze przez fakt, że jest w dosyć odległej przeszłości, było najtrudniejsze, bo jakby to były mundiale właśnie do tego 10 roku, w sensie 10-14, no 10-14 tylko, to by było łatwiej zdecydowanie, dlatego tutaj podjąłem pewne ryzyko, ale... Mhm. Ale i tak, nie wydaje mi się, że wstydu rodzinie nie przyniosłeś. Aktualnie po pierwszym odcinku, no cóż, jesteś na pozycji anatomia lidera. Anatomia piłki nożnej to nie będzie, ale z anatomią fut może jeszcze. Tak jest, jesteś na pozycji lidera po pierwszym odcinku. Tak oczywiście, jest. Tak jest, proszę bardzo, pozycja lidera, zawsze coś. Oczywiście dziękuję Kinetykowi za udział w tym odcinku. Dziękuję bardzo na jego kanale, tak, na jego kanale nagraliśmy jego serię, więc zapraszam, jest naprawdę też wymagająca wiedzy, więc możecie troszkę ze mną tutaj porozgadywać to, co ja mówiłem. No i cóż, w tym odcinku to było tyle. Jeszcze raz dziękuję Kinetyk. Oczywiście w opisie wszelkie linki do najlepszych stron znajdziecie, do odpowiednich rzeczy. A teraz to było tyle. Lajkuj, subskrybujcie, napis. Out. Na razie.